witam. Witam po 2-letniej przerwie. Prawie. Zaczniemy sobie nową grę, no bo tamto to było tamto, teraz mamy to. Nie, przerwy prawie. No i co? Zaczniemy sobie z nową grą, nie? Nową. To sobie weźmiemy wszystko. I weźmiemy sobie nowego. Nie tym razem papę. Znaczy papę, ale nie smurfa. Mario. Nie, za to podziękujemy. Za kobietkę też, kobietą nie jestem. Ale wpiszemy sobie tutaj Papa Mario. Mario. Nie, dobrze. Mario. Nazwisko niech będzie Gamer. No to Gamer. Okej, teraz weźmiemy sobie tutaj ładnie aspiracje, sorki. Co by tu zrobić za aspiracje, tutaj definicja, fortuna też raczej mnie nie interesuje, kreatywność, to może miłość, natura, weźmiemy popularność. Gwiazda światowej sławy, nie, może. Dowcipnić. Tylko czekajcie, bo najpierw muszę zmienić tą płeć. Zmienimy naszej simce płeć na chłopaka, nie? I go wybierzemy, bo taki nie, i Rokes nie odpada, absolutnie nie. Taki też mi się nie podoba. Też nie. No nie, bez przesady, ja. Czekajcie, ja zrobię. Tu małe cięcie, jak wybiorę sobie Sima, no to niepotrzebnie będziemy tracić czas, nie? To do zaraz. Dobra, po paru przeszukaniach może weźmiemy tego gościa tutaj. Trochę mnie przypomina, ale tylko trochę. Wybierzemy mu hut. No jedynie z tego widzę, no to weźmiemy mu ten hut, czyli... Oj, nie ten, ten tu. Oj, nie ten. Ten. O. No bo to raczej jest męski chór, nie jakiś tam, kurde, no. Jeszcze zmienimy mu głos. Nie no. No. Teraz wybierzemy mu jeszcze cechy. Dobra. Tutaj niech będzie aktywny fizycznie, to przynajmniej trochę brzuch zgubi, piwny mięsień, nie? Mol książkowy, dobra, niech będzie mol książkowy. To ambitny... Kombitny, to nie. Hmm.
Kurde. Nie pasują żadne cechy tutaj do... Tu zrobimy dobry. A tu niech będzie... Niech będzie towarzyski. Oj, dlaczego to tak mi się zmieniło? Tu mówiłem. No nie no, co to ma być? Aktywny, tu aktywny, w mordę tu aktywny, tak? O Jezu. Tu aktywny. Tu niech będzie... Tu niech będzie... No niech będzie ten mól książkowy, ja? Tu niech będzie... Dobra, niech będzie ten ambitny. No dlaczego tutaj mi... losowe, dobra, okej. Bo zapominałem, bo nie grałem w to tylko kawałek czasu, także pozapominałem. Dobra, zrobimy od nowa. Tu niech będzie... Tu niech będzie ten ambitny, mam aż aktywny, fizycznie, no, jaka cholera, tu mówię, no. Tu niech będzie ten mól, a tutaj niech będzie... zastanawiam się między tym dobrym, a kumpel, za kumpel. Dobra, niech będzie dobry, okej, dobra, starszy gościu. Teraz trzeba się brać za ciebie. No nie, no taki brązowy to ja nie jestem, nie? Uczesanie może robimy ci też te włosy trochę inne. Takie krótkie, nie wiem, ten twarz. Tu, jak tu wyglądać będziesz? No nie. O nie. No nie. Kurde. No dobra, niech już będzie taki. Okej. Tutaj nie masz nic. Chciałem ci jeszcze zmienić kolor oczu na niebieski. Oj, nie brwi, mama mia, brwi to będzie miał czarne. No. Kolor włosów może ci zmienimy bardziej na taki, okej. Ale kolor oczu mi chodzi o... Nie. No dobra. I niech będą niebieskie, bo ja mam niebieskie. Jeszcze ci zarostu raczej nie poważam. Okej. Nie, to dokładnie nie, nie chciałem tego. O to mi chodziło. Ja dokładnie to, nie, to. Mięsień piwny schowamy. Ale czego ty, człowieku, jesteś taki szeroki w tym kurde brzuchu? A od razu lepiej, nie? Te nogi też trochę, bo kurde. O, dobra. Tak. No dobra. Możesz być. Widzę, że mięśni za bardzo ci nie dorobimy. No ale okej. Dobra. Teraz tak, zajmijmy się jeszcze tutaj tym. Damy ci oczywiście jakieś kolczyki.
postaci normalnie powinno wystarczyć. Jakiś naszyjnik, elegancja, Francja, tu tego, to dobra, to i tak na razie nie widać, bo podkoszulek musimy ci zmienić. To zajmiemy się teraz za podkoszulki. Marynarki nie. Swetry nie. T-shirty. Pokaż to. Chociaż nie widzę tego kolczyka znowu. No. Ej, znaczy tego naszyjnika. Może tak. O, tak będzie dobrze. Albo tak? Nie, tak to ci na wiele. Tak, nie będzie. Okej. Albo. A dobra, nie będzie tak. Na razie zrobimy cię tak, syneczku. Jeszcze ci chodzę. Spodnie zmienimy. Są te same. Pokaż te. Kurde, w 60-tych latach nie żyjemy. Dobra, na gala. Może być i tak. Teraz buty jakieś dołożymy, to na przykład. Niech będzie. Zegarek, żebyś wiedział, o której do domu wrócić, tak jak zawsze to mówię. Jakieś skarpetki może białe. O, lepiej synek, lepiej. Dobra. To zajmiemy się teraz ubraniem na co to jest? Oficjalne, dobra, oficjalne ubranie. To mamy tu, może tak. Po co ci te okulary, kurwa, jak ty wyglądasz? Nie no, kolczyki ci zostawimy, ale okulary ci weźmiemy. Tu tak. Pokaż się. Obróć te cielsko. No. Nie. Nie podoba mi się to. Dobra, tylko że jak tu kurde wcięło w tym kurwa wcięcia, wycięcia, kurwa łamanie w kolanie, no drwi. Ale dobra, ale buty ci nie pasują za bardzo, to weźmiemy takie, może o, ja lepiej. Ok, ale teraz idziemy na sportowo. Pokaż to. Bluza niby fajna, ale kurde nie wiem, na sport na bardzo się chyba nie nadaje, nie? Bo się kurde jak przy bieganiu to by się spocił mi za dużo. Może tak, o, dobra. Jeszcze zajmiemy się tylko dołem tutaj. Dół jest najważniejszy, żeby ci nie wylazło to i owo. Ale jakby się to kurde. Pokaż tak. Jezu, kto ci takie skarpetki ubrał, mama mija. Mama chyba, nie? Trzeba ci od razu ściągnąć. Nie te skarpetki tu. Nie, to są buty. Tu. Człowieku, nie takie skarpetki. O. No, ty jakiś komiczny jesteś.
Jakaś ta twoja głowa mi się za bardzo nie podoba, kurde, nie da się jakoś to wymienić. Chociaż... Pokaż się, no. Pokaż się, pokaż się, pokaż się. Dobra, niech będzie. Chociaż wcale mnie nie przypominasz, kurde, ale dobra. Niech będzie i tak. Tutaj damy, oj, damy ci to. Chociaż i tak nie widać. To niepotrzebne ci to. Dobra, to idziemy dalej. Do snu. No nie no, kurde, nie będziesz... Tak, spełno bez przesady, nie? Góra. Jakoś no lekko ubrany może być, ale... Co by ci tu dać do spania? A jakieś w ogóle są gotowe takie? Tu nie, dobra. A zaczniemy od dołu, co tam macie na dole ciekawego? Majteczki, wkropeczki jakieś są albo coś takiego? O, serduszka mogą być na ono. Albo i tak spać, o. Mięśnie ci się tego. Nie przepocą w nocy. Dobra, niech idzie tak spać. Egal. Dobra, teraz tutaj mamy, co to jest? Imprezowe, imprezowe. Na imprezę. Czyli... Nie no, kurde, jakoś śmiesznie wyglądasz z tym, to jest to samo chyba co na tym, co wizytowe było, pokaż to. Bo ja coś się skuję, jeszcze gorzej. Dobra, nie. No, w mordę. Niech będzie tak, już tylko damy ci jakiś zegarek, żebyś wiedział, na którą na imprezę masz iść. Co ci tu jeszcze dać? Widzę, co tu ci jeszcze mogę dać. Bransolet nie będzie widać, to są pierścienie. Pierścienie może, no. Dobra, niech będą pierścienie jakieś i... No to by było tyle. Czy to jest? Nie no, tak nie pójdziesz na basen, bo cię kurde jeszcze... no. Pomylą z kobietą. Chociaż to może być, ale to nie. To zrobimy ci takie. O. Gdzie tu były płetwy? O, tu są płetwy, dobra. Ja, dobra. To jest, co to jest? Na gorące dni, dobra, okej, okay, to na gorące dni, zobaczymy tu. Może taką koszulę ci... O, widzisz, popie. To od razu, ale skarpetki może by się jeszcze ci przydały. To nie to, ale dobra, jak jesteśmy tu, to damy ci zegarek jakiś taki. Skarpet... Nie ma skarpet, dobra, to będzie z gołymi nogami latał. Tylko żebyś sobie za dużo nie porobił tych... Odcisków. Nie, odcisków. Odcisków, blazy. Będą ci później masować na palcach, na piętach. A będziesz piszczał, ja nie wiem. Dobra. No nie bo to wcale nie fajne. To jest na zimę. A pokaż, jakie macie całe tu. Hej. No dobra. To mi się nie podoba. Górę zobaczymy. O, widzisz chłopak, to będzie dobrze, wyglądasz raz jak amerykański pilot, tylko ci jeszcze pilotki brak, oj, tego nie chcieliśmy, ale może ten fryz ci zmienię, kurde, może zobaczymy,
Pokaż się w tym. No, chyba lepiej. Dobra, okej. To by było na tyle. Ale tu też by trzeba było zmienić fryz. Mamma mia, gdzie to? Nie to. Tu, nie tu. Tu, tu. No. I nie będą czarne. Oj, nie siwe, czarne. To, to, to. To. To, to. To i to. Dobra, okej. To możemy startować z grom. No, no, dobra. No co więcej, tutaj nic nie trzeba. My tutaj wszystko mamy zaznaczone. Co tu jeszcze jest? Tu, tu. A, związki. Związków nie będzie, bo nie masz partnerki jeszcze. Jak na razie. No. Przepraszam. Dobra. No to dobra. Okej. To by było na tyle tworzenia mego Sima. Wiosną zaczniemy. No. Zaczniemy od... Ja zawsze zaczynam, jak zaczynam, to od... Jak to powiedzieć? No, od tej mapy, którą na razie później chcę to przejść wszystko i mieszkać wszędzie, jak gdzie się da tylko, tak? A gdzie się nie da, to też, no bo tu raczej nie mogę. No, bo to jest raczej do zwiedzenia niż do mieszkania. No. No to zaczniemy sobie od wybrzeża... Wierzbowa Zatoczka, nie? Jo. Mamy 20 tysięcy zimuletów funduszy, to trochę nie za dużo. Jak zawsze zaczniemy, jak jest sam, to zaczniemy sobie od małego mieszkanka, no bo na cholerę nam duże. Dobra. No i tak. No i chłopak stoi przed własną budą już, to znaczy przed mieszkaniem. Co tu mamy, żeby mu się... Kup ul. Kup ul. Pobudzić się, aktywność. No dobrze, pobudzimy się. Ul chcesz. Dostaniesz ul. Ale czego... Aha, dobra. Ile mam to? 28 dni, czyli wszystko jest dobrze ustawione, okej. Niech będzie tak. Chciał ul chłopak. To musimy wejść i kupić mu ul. To jest to będzie. To będzie to. To normalnie jest mi niepotrzebne, wezmę to, w cholerę sprzedam, albo właściwie usunę, mogę sprzedać też, nie? Przyda się trochę też szmalu. Będzie też więcej miejsca. O. Na cholerę mi te chwasty, że tak powiem. Będę chciał kwiatki albo pokrzywy, to sobie zasadzę. O, tu mam możliwość. O. Dobra. Mamy więcej tego badziestwa. No tu mamy. To wezmę to też, od razu sprzedamy. To jest nie nasze. To też nie nasze. Nie nasze, oj. To też nie nasze. I tylko tu. To już mamy wszystko. Dobra, okej.
to możemy wrócić do gry. Okej. Powiem wam szczerze, że gram sobie dużo w Sima. Tutaj to jest nieładne, to zostało, będę musiał tu trawę wysiać. No gram w Sima, lubię Sima. To nie jest powiedziane, że to jest, jak mówiłem wcześniej, co mi nie było, 2 lata temu, że to jest gra tylko i wyłącznie dla dziewczyn, wcale nie. Dlaczego? To jest normalnie gra, to jest symulator, jak to powiedzieć, życia. Co tu chcesz? Buduj więź z pszczołami. To zakłócaj, buduj więź, może się ubierz, wiesz, a później tutaj ładnie... Aha, nie da się. Zapomniałem, że to trzeba. Tak, dobra. No to idź, niech się pokąsą. Kąsu, kąsu. Dobra, zadowolony? Zgryzienia? No to jak zadowolony, to dobrze. Co tutaj teraz jeszcze chciałeś? Przejdź do... Przejedź się. No nie, nie przejedziesz się. Gwiazda światowej... Zostań gwiazdą, celebrytą. Kup bonus sławy. Gwiazda światowej, ale moment, bo ja chciałem podejmij karierę, weźmiemy sobie karierę, bo ja chciałem go zrobić pisarzem normalnie. Zaraz zobaczymy, bo już nie pamiętam, czy tu w ogóle jest kariera pisarza taka, ale powinna być. Detektyw, naukowiec, artysta, astronauta, autor, to, ale to... Dziennikarz. Innego nie mamy tu. Malarz nie, ogrodnik nie, polityk nie, prawnik nie, przestępca nie, sport. O, kiedyś chciałem te wszystkie. Oj, zgubiłem słowo, no wszystkie kariery przyjął, dokładnie. Tu nawet pisze, kurde, ja bym poczytał. Dobra, no to weźmiemy to. Na razie. Bo chciałem go zrobić pisarzem, to niech to będzie pisarz tutaj, to dobra. Właściwie ja nie chciałem, żeby on chodził do pracy mi w ogóle, normalnie właśnie. Nie chciałem, żeby on mi w domu czytanie książek. Trochę to wziąłem źle. Źle to, żem zaczął. No, ale dobra. Dobra, niech będzie tak. Okej. Przyszli sąsiedzi. Zaproś sąsiadów, ale to weźmiemy sobie tak. Przyjazne, powitaj. To już mamy. I jeszcze koleżankę. O. Powitaj. I jeszcze koleżankę. Powitaj i chyba wszystko już, nie? To już ma wszystko, dobra. Teraz zostawimy ich sobie spokojnie, niech sobie tam relacje między sobą nawiązują. A ja się spokojnie poprzyglądam. Albo my się spokojnie poprzyglądamy.
mówię, powróciłem po dłuższej przerwie dwuletniej. Spowodowanym, no ja moimi prywatnymi sprawami. Także nie było za bardzo czasu, raz zdrowotne, raz takie, także nie miałem ani ochoty, ani no ochoty, no dobra ochoty, bo powiedziałem ani ochoty, ani lustro, bym powiedział to po niemiecku, do nagrywania gameplayów, ale w ogóle playów, ale czego innego. W ogóle nie miałem ochoty, co jedynie, tylko że pograł trochę, no teraz mnie naszła ochota znowu do nagrywania. Mam nadzieję, że będziemy nagrywać i w miarę możliwości. Zostawcie łapki w górę, w dół, jak wam się w miarę możliwości widzenia i patrzenia ten film podobał. Albo moje filmy w przyszłości. Bo jak sami wiecie, albo nie wiecie, no ja, zostawianie łapek motywuje do robienia dalszych filmów, albo nie robienia dalszych filmów. Ale ja jestem uparty i tak będę je tworzył przez jakiś czas, dopóki kompletnie mi nie odejdzie ochota od tego. No. O. Wyszli się podniecać śniegiem. Tak, a jeszcze a propos, no mówiłem, ja też tak jak, nie wiem, nie widzieliście na pewno, jak żeście widzieli, no to może niektórzy, zrobiłem takie intro filmowe, że będę robił w miarę możliwości oczywiście gameplaye z nowych gier i no i z wiekowych gier. Na przykład też, bo też odkurzyłem sobie The Sims 3, no i też chciałem zrobić z niego filmy. No ja wiem, że są na YouTube te filmy, to ktoś by powiedział, a po co jak są? No ja, po co jak są? Ale każdy człowiek, każdy youtuber, każdy albo youtuberka, przepraszam, robi to po swojemu. No i zawsze mówię, żebyście popatrzyli. Ja wiem, że oglądaliście te gameplaye, ale może akurat ja, nie wiem, gram inaczej niż, no nie wiem, może robię co innego albo, no nie wiem. Także w miarę możliwości, no, możecie popatrzeć przynajmniej przez parę minut albo co, jak wam się film nie spodoba, no to w każdej chwili można z niego wyjść, proste, nie? No. Także chciałem, każdy robi, jak to powiedzieć, pieczenie chleba też, każdy inny piekarz inaczej robi, a właściwie piecze. Albo pani domu robi ciasto na przykład pod jedną nazwą, ale inne. Wiecie o co chodzi, nie? No to także ja myślałem, że jak ktoś na przykład nagrał The Sims 4, tak, no to ja nagrywam tak. To ktoś nagrał The Sims 3, tak, a to ja nagrywam tak. Może w czymś się różnimy. No i to, no, tyle. Ja oczywiście nikogo nie nakłaniam do oglądania moich filmów, brońcie Boże. Ale myślałem, że może coś was zainteresuje, coś wam się spodoba w moim, nie wiem, filmie. Albo nie. To dlatego mówię, bardzo bym był wdzięczny za łapki, no. To przynajmniej wiem, że wam się filmy nie podobają albo podobają. Na początku w ogóle, jeżeli chodzi na przykład o Far Cry, co zrobiłem pierwszy film, albo pierwszy gameplay, albo nie gameplay, bo tam nie ma mojego bez jak to powiedzieć, trzepanie ozorem. Bo jeżeli, ja myślałem, że widzę, jeżeli patrzy na film, no to koncentruje się na filmie, nie na moim trzepaniu ozoru. Ale kiedyś mogę wtrącić tam moje trzy słowa. Nie? No bo tak to uważam, bo jeżeli ja oglądam film, no to po cholerę mi ktoś ma jeszcze tam trzepać ozorem za plecami, skoro
nie? Są napisy, jest obraz, to chyba normalnie widzimy, co się dzieje, prawda? Czytać, jeżeli jest w naszym rodzimym języku, też normalnie każdy umie przeczytać. Dlatego, jak mówię, jak będę nagrywał gameplaye z innych produkcji, innych gier, to postaram się jak najmniej czepać ozorem. No jedynie takie na przykład, jak kontynuować chcę mojego Euro Trucka, czy tam American Trucka, nie? No to tam trochę poczepię ozorem, gdzie nie gdzie. Ale jak na przykład typu Resident Evil 7, czy tam Resident Evil 2, czy tam inne, czy tam Far Cry, albo nie wiem, Mafia, albo nie wiem. To tam, gdzie są napisy, no to będę się ograniczał jak najmniej trzepaniem ozora, może gdzie nie gdzie w tych lukach, jak to się mówi, wstawię mój napis. No. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze. O, skończyło się towarzystwo, to co mu tutaj stuknie, teraz raczej się nie stukniemy. Przejdź. A po co? Nie. Wybrałem mu to, kurde. Czy to się da zmienić teraz? Nie, raczej nie, nie. No dobra. Nie chciałem za bardzo tego wybierać, no ale dobra, jakby się wybrało, no to postaramy się jakoś to. Odłóż to, no, tu. Górny nie jesteś, nie? Nie jesteś, nie. No i co tu opowiadać? Skoncentrujmy się na filmie. Powiedziałem, że jak będę czepał ozorem, no to będę czepał ozorem, ale jak nie, no to staram się nie czepać ozorem. No bo bezsensowne czepanie ozorem to też moim zdaniem jest pozadzibania. Ojej, sorki. Chodź do koszykówki, ci kupiłem naturalnie. Będziesz, chłopak, skakał, nabijał punktory za 3, albo i nie. Kurde, to jeszcze zapomniałem sprzedać, no to sprzedamy teraz. Dobra, gdzie jest ten kosz, kosz? Aj, nie to. Kosze do koszykówki, tutaj to. No ten, kupimy ci. Okej. Masz, skacz i leci. No. Ale to, chłopie, niepotrzebne ci. No cholera ci balia. Co, będziesz prał w ręku? Nie. Nie. Pobiegać chcesz, no dobra. Dla kondychy. Pośledzimy cię, jak biegniesz. Strasznie szybki nurt ma ta rzeka. Albo kanał prędzej, no dobra. Zmieniłem też nazwę z Papy Smurfa na, jak widzicie, na Papa Mario Gamer. Papa Smurf, nie, dobra, było, ale to było raczej jakieś takie mi
Dziecinne, no. Ja nie mam zamiaru się koncentrować tylko na grach dla dzieci, bo w ogóle praktycznie takich nie będę robił. Raczej będą gry to dla młodych ludzi, nie dla dzieci. Także nazwa też raczej. Zaraz się może doczepicie to na papa. No papa jest papa. Jak to papa, nie? Papa. O, papa przestał biegać. Dobra. Głodny papa, to wrócimy sobie do domu. Papa, jak to papa? Już mamy godzinę taką, to raczej sobie zjesz kolację. No jak to, ty nie umiesz do domu wejść, człowieku? Kolację, sobie tutaj... A, makaron z serem sobie zjesz. No widzisz. Teraz tak, musimy zobaczyć, bo ja kompletnie nie chciałem tego... Jutro idziesz do pracy. A mi na tym praktycznie nie zależało, żebyś ty szedł do pracy. Myślałem, że ty będziesz w domu robił. I wiesz ty co? Tak mi się wydaje, że tak to właśnie będzie. Do pracy nie pójdziesz. Chyba. Ale bo dobra. Zrobimy ci ten zawód. Asystent. No dobra, niech będzie, może szybciej się nauczysz pisać i będziemy bardziej... No ale kiedy ty będziesz książkę pisał? Kurde, kurde, kurde. Poczytaj sobie jeszcze to, tak przed snem. Także mówię jeszcze, chciałem, no, z tych bez moich takich gierek kultowych, no to Sims 3 nagrać, no bo Simsa 2 to nie wiem, chociaż mam, posiadam tą grę, ale kompletną ze wszystkimi dodatkami, ale czy aż tak daleko się zapuścimy, to nie wiem, do tyłu. Bo ja rozumiem, rok 2010, Sims 3, ale Sims 2 to nawet nie pamiętam, z którego roku jest. Chyba 2000, jak się nie mylę, albo 2002, jakoś tak. Nie wiem, zobaczę jeszcze. To wszystko zależy od moich chęci i przede wszystkim od chęci. Sobie poczytasz. Nie swój czego, co będzie mnie znużony. Trening dobrze, no wszystko jest ok. Zły posmak. No ja lodówkę masz jaką masz. Na razie cię na lepszą oczywiście stać cię, ale kupimy ci lepszą. Może ci będzie jedzenie smakowało, to będziesz miał lepsze. Jak to się mówi. Oj, co to było? Coś nie tak poszło mi to. Moment, moment, jak to było? O, dokładnie. Dobra. Lodówkę ci tam sprzedamy. Bo to jest najgorsza na lutych.
z tych tanich, no to wiadomo, sorki. Sprzedajmy tą lodówkę, a kupimy ci nową lodówkę, chłopie. Jaką by ci tę lodówkę kupić? Ile ta kosztuje? 215, to jest o mini lodówka, to nie, to jest mini też nie. To jest zezownik letniego. Normalnie by się też ci to przydało. Tylko gdzie ja ci to postawię? Tu? Będzie pasować? No będzie. To jest co? Lodówka klasyczna, nie? To jest lodówka też nie tego. Lodówka 2000, 2800. Znowu to, znowu tania. Tej nie mogę, a ty kosztujesz 14 tysięcy. To kupimy tobie, będzie chłopakowi smakować jedzonko. Znaczy ciebie, nie tobie, no. Tak. No i dobrze. A tu co możemy zrobić? Zje coś na szybko, zjedz... Czy to jest, to też jest lodówka? O, tu co? No to po co ci dwie lodówki? Nie myślałem, to co innego jest. Ale czekaj, tu jest opcja piecz. A tutaj jest opcja piecz? Nie, tak. Dobra, no to po co ci to, chłopie, kurde, to weźmiemy ci to z minusu. Ale ja myślałem, to co innego jest. Minusujemy ci to, będziesz miał pieniądze, widzę. No. Tak. Coś taki przymulony, mama mia. Dlaczego ty się czujesz niekomfortowo, co dupa cię boli? Dobra. Ale ja cię chyba, chłopie, zwolnię z tej roboty. Będziesz sobie pisał książki na własną... Gdzie tu mamy tutaj telefon? Tu... Weź to, pani godzinę, weź urlopę, podróżuj. Porzuć pracę, ja. A właśnie, znajdź pracę, nie. Prezenty, klinika. Wynajmij usługi. Ale tu gdzieś było. Weź udział, przenieść rodzinę, weź urlop, podróżuj. Nie, to nie to. Weź dzień wolny, nie, porzuć pracę, nie, znajdź pracę, nie, też nie, to się porzuć, da, no. Ach, dobra. Porzucić tą pracę, będzie sobie pisał, kupię książki, a do tego kupię ci super komputer. A. Może sobie popłakać po rzuceniu pracy. Nie bój się nic, porzuć, ja tak. O. Teraz ci kupimy biurko. To nie tu, to nie tu, gdzie to było? Tu, nie tu. To nie tu, gdzie to jest? Tutaj jest, tutaj. Kupimy ci biurko, super biurko, chłopie, tak, będziesz ora pracował, tu pisał. O, nie, to nie to. Kurde, kurde. Takie fajne biurko było dla pisarza. O, chyba to było. Nie, też nie. O, mistrza pióra, widzisz, chłopie. Tu będzie sobie... To jest to? No to. No. Tu będzie sobie ładnie, chłopie, siedział. Kupimy ci... fotel, żeby cię dupa nie bolał chyba. Albo ten jest lepszy, nie? Dobra, ten ci kupimy, a ten weźmiemy, ten ci kupimy tu, tak. O, dwa nie potrzebujemy, mama mia, anuluj. To sprzedaj, tutaj masz fotel, a tutaj będziesz miał super komputer. No ja, taki mogę ci kupić. No. No i tu będziesz mógł sobie pisać swoje książki. Gdzie to jest? Tutaj to weźmiemy tutaj. O. Porzuciłeś pracę, zadowolony? Dobrze. To znowu głodnie. Teraz chcę ci się spać.
To idziemy spać, śpi. Dobranoc. Kurde. Ła. Kurde, skarpetki ci śmierdzą. Musimy wziąć prysznic. Co ci znowu dolega, mamma mia? Nie no, komu będziesz robił tego psikusa sam sobie? Się umyjesz, to będziemy właśnie pisać książkę. Tylko mówię, tu żebym spieprzył to, dokładnie to, te aspiracje, bo to nie powinno być gwiazda światowej sławy, ale pisarz. No ale dobra, no tego już nie po... Nie pójdziemy do żadnego tego, pójdą dzieci. I zjedz śniadanie. Co zjemy na śniadanie? Jajka na toście. Tak jak mówię, tu bym to spieprzył, ale dobra, no, ja, no trudno. Napisz książkę. Tak to normalnie powinno być, bo chciałem go zrobić pisarzem, a nie jakimś tam, kurde, czym to znowu gwiazdą światowej sławy. No dobra. Trochę mi to nie tak. Ale to są tylko aspiracje. Czyli to znowu nie idzie na jego karierę. No ale... Wolałbym, jak on by miał to właśnie, no ale... Dobra. Kup bonus sławy, nie? Nie będziemy kupywać na razie synowi. Jak chce być sławnym autorem, to niech sobie sam się do tego dojdzie. O, co nie? Widzisz, nawet się uśmiał. Synek, a ty nie przytyłeś mnie w ciągu nocy? Nie no, chyba nie, bo coś ci brust urósł, czyli cycuszki. Co u nie masz? No ja... Dobra, co tu chcesz zrobić? Pompki rób, pompki rób, pompki. Pompki. To przynajmniej nie będziesz... No. Lepiej nie dokończymy. Weź udział w wolontariacie z rodziną, ale czy nie masz rodziny, czyli to odpada. Zbierz miód, a już jest? No to jak jest, to zbierzemy. Zakłócę, zbierz miód, no na to wychodzi, że jest. Pieska może sobie kupimy. O, tak jak kiedyś kupiliśmy pieska fajnego w tamtych innych częściach, no to praktycznie to ma być kontynuacja, ale nie jest oczywiście, bo tu zacząłem od początku. Tak dlatego mówię, że w poprzednich częściach usługi wynajmu, przynajmniej teraz wiem, jak to zrobić bez większego tego myślenia. No widzisz, słoiczek miodu ci się uzbiera, będziesz miał na zimę w sam raz do herbatki. Plus parę urządzeń, no ja. Tak to jest. Och, tak. Tygryski nie drzemią. No dobra, niech nie będzie. Tygryski nie drzemią. Zawsze oryginalny tytuł z gry jest najlepszy. No dobra, nie będę tam kombinował nic. Tygryski drzemią na przykład.
Gal. Dlatego nie chciałem go puścić do pracy, no bo powiedziałem, chcę, żeby on został pisarzem, a... No i w ogóle miało, jak to powiedzieć, rozrywkę, no. Jeżeli zadzwoni telefon od koleżanki, przyjdź, misiu, będziemy robić niedźwiadki. To znaczy, będziemy chodzić na niedźwiadki. No, tak? No. Tego typu imprezy. No widzisz. Ale pani sprzątaczki ci nie zamówię, synek. Nie, nie. Musisz sam to posprzątać. Za dużo to ty pieniędzy nie ma, że ja ci nie będę cały czas... z nieba ci nie spadną. Nie powiem na głos, skąd może dostać, no bo jeszcze się roz... Mi trochę za bardzo roz tego. Roz... Roz... Roz, roz, roz. Idzie ci to w miarę jakoś pisanie, mama mi je, czy jesteś matą? Co tam znowu, synek? Mama mia. Nie będziesz tego robił. Żadna z ciebie gwiazda. Pobiegaj, no dobra, potem pobiegasz. Tego też raczej nie zrobisz, bo nie masz rodziny, już ci mówiłem. Człowieku, że się zapachniał przy tym pisaniu książki. Kurde, to już nie mówię, jakby zaczął fizycznie pracować.
tą się koleżanką nie polubiałeś za bardzo, z tą też nie. Oj, ty się praktycznie z nikim nie polubiłeś. To niedobrze, to niedobrze. Kogo by to zadzwonić, jak ty się, kurde, z każdym praktycznie nie polubiałeś. Rozmawiaj z, no z kim by tu... No z nią jedynie się to... Dobra, może ci się uda poprawić relacje z tymi tutaj, z simami. Wynajmniej usługi. Aha, myśmy chcieli psa kupić. Zobaczymy, co tu mamy za psy. Adoptuj psa. No jak? Już nie chcesz adoptować? Trudno być. No ja. Chcesz. Możesz wybrać maksymalnie 3 zwierzaki, ale ja nie chcę tyle. Mi wystarczy jeden. Jamnik. Mops. Ty nie wiem, co tu zarasa. Sznucer. Sznaucer średni. Szczenie samiec. A może weź... A ty? No to jest samica. Samicy za bardzo ja nie chcę. To jest... Też nie wiem za bardzo, co tu zarasa. Nie za bardzo wiem. To jest samica. Husky. No husky jest fajny. Tak się zastanawiam między tym a tym. To samiec i to samiec. A to? Jaki by tu wziąć? Husky jest fajny. Wiecie co? Policzę do 10. Na kogo wypadnie, na tego biorę. No ja, no bo nie mogę się zdecydować. No to zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No wyszło na Huskiego, no to bierzemy Huskiego. Może innym razem weźmiemy to coś, tego, tą inną rasę. Tylko tak, właśnie, żeby on mi nie był głodny, no to muszę mu kupić taki dozownik. Kurde, gdzie to było? Tu nie, tu? To jest zabawki, skrzynia cudów pana. To jest dla psa, nie? No tak, dobrze. To jest, ale chodzi mi o to coś. O legowisko. To nie jest to, to nie jest to, to nie jest to, to nie jest dla kota. Prędzej to też dla kota, to jest coś innego. To też jest coś innego. To jest dla kota, to jest też dla kota. Kota. Kuweta. To też raczej dla kota, nie? To też jest kot.
właśnie o to. A że to będzie chłopak, no to weźmiemy, to jest legowisko ponad rzemki. Pokażę, jakie to duże jest. No dobra. To będzie takie. Dla niego? A to jest też dla niego, tylko dodamy tu prędzej o. Ja. Jeszcze zobaczymy dla niego tutaj, legowisko już ma, to jeszcze ma, tylko zobaczymy tutaj jeszcze tą skrzynię z zabawkami. Gdzie to znowu było? Tutaj. To nie będzie dla psa. To będzie dla psa, ale raczej chyba myślę. Ale to jeszcze zawczas, nie? Prędzej mu kupimy takie zabawki właśnie. Skrzynię za to kupimy to, pudełko z zabawkami, a za pudło z zabawkami tu go postawimy, sorki. No i myślę, że to będzie wszystko, no jak na razie. Pokaż, kup zabawki, to jeszcze muszę kupić. Dać psu kość jedną. Miał tę piłkę, nie, to będzie dlatego. Przepraszam. To będzie dla... To dla psa. Myślę, że to też dla psa będzie. To raczej będzie dla kota, chyba piłka to będzie dla psa raczej. Też mu kupimy taką piłeczkę, taką mu kupimy piłeczkę, kolorowe wszystkie piłki. O, piłka nożna, widzisz, będzie w nogę grał piesek. Dobra, starczy mu tych piłek. To jest dla kota. No to raczej wszystko. Teraz poczekamy, aż przyjedzie pani albo pan z pieskiem. Kurde. Krępy to ja mam w nocy. Krępy. Nieraz. Ale żebym w nocy pod duszą śpiewał, pod prysznicem, abym je pokrępo, to raczej nie. No widzisz, nawet już nie masz tego, to też ci zabiorę. Opowiedz dowcip, nie masz komu? Sam sobie będziesz. O! Widzisz, jest pan. Z pieskiem. Tylko nie wiem, czy go do domu nie wszedł, no ja dobra. Kurde. To chyba będzie tu, zakończ proces, bo już zapomniałem, jak to było. Chyba tu.
Co to? Wodzenie tak. Coś tu nie tak zrobiłem. No ja mówię wam, że ja jak gram prywatnie, to na razie pieska nie, ani nie, żadnej tego nie adoptowałem. A to co ten to? Dziwne. Rozmawiaj. Coś ty narobił, kurde. Gdzie to znowu jest? Nie będziemy nic na razie. Jak to było, kurde? To nie było to. Chyba. A tu teraz nie... Adoptuj psa, no. Ja kończ to. No dobra. To jak mnie wypaliło z... A nawet nie ma chyba haskiego już. Nie, tu jest, dobra. Jeszcze raz, próbujemy. Do dwóch razy sztuka. Działanie. No ale kurde, jak mam to z... No co tu jest? Zakończ to nie. Chyba muszę na niego kliknąć. Adoptuj. Aha, dokładnie. No, tak to jest. Widzicie? Nie na niego, a na nie, nie na panocka, ale na drugiego panocka. Czy chcesz na pewno adoptować tego zwierzaka? No tak. A niech będzie tajfun. Niech będzie tajfun. Tajfun Gamer musi się nazywać. Następca. No. Wrzuć i do, wrzucimy na Instagrama, ja? Czy... O, genau, tak, dokładnie, wrzucimy. A. A. Jeszcze raz, a dobra. Nie no, flesza nie potrzebujemy, dobra. Dwa zdjęcia na Instagrama. Dobrze, starczy. Coś chciałeś? No i tu nie. Teraz, bo jak już psa zaadoptowałem, no to chyba tutaj... No. Tajfun! Piękne imię. Co tu możemy zrobić? Nakarmić? No, głodny jesteś? No dobra, nakarmimy cię. Ale to mam też tutaj.
Właśnie. Napełnij za 40. Już tak, program działania. Ja wiem, ile co, ile taki pies je? Co 12 godzin? Nie, będzie co 12 godzin. Ja. Ale on po słowach chyba nie wejdzie. O, gdzie on się w ogóle podział? Tajfun! Gdzie jest ten tajfun? Jak tajfun? Przyszedł, poszedł. Gdzie mój tajfunek? Tajfunku! No ja. Chyba przyjdzie, nie? A tu jest! Musisz go wziąć na rączki. A, czekaj, jak to? Opieka. Zawołaj, podnieś. O, tak, bo on nie przyjdzie po tych schodach, ty głupi. Głupi, głupi, głupi. No. Podejdź tutaj, z tajfunkiem oczywiście. Jak to było, posłać tajfuna tutaj. O, no, a teraz idź sam, jedz kolację. Zjedz teraz tost z serem. To będzie zatrudnił obsługę. Nie, to nie, to nie, to nie. To się nie wącha, to się je. Co ty tu jeszcze? Wyślij radosnego SMS-a. No dobra. Wyślemy SMS-a. Jak to było? Gdzie to było? Tutaj ten...
wyślij radosnego SMS-a. Do kogo by tu wysłać? No może do niej. Wyślemy. Wyprowadź psa, no raczej tego się jeszcze nie da. O! Zgadzam się na twój wspaniały dzień. Wyjdźmy gdzieś i cieszmy się nim. Park, dobra, okej. Niech wyjdzie, niech się przewietrzy chłopak. I co mamy tu razem robić? Przez 3 godziny, 4 no. W parku. Trzymam, bo widzę, że chłopak zmęczony. Moje maniery chyba są okej, nie? A idź sobie. Właśnie, a ty sobie usiądź. Dobra, może zagraj z nią. Chociaż i tak przegrać, bo w szachy nie umiesz grać.
No i o to właśnie mi chodziło, żeby miał chłopak wolny czas, nie? Nie, bo praca jest obowiązująca, musisz na jakiś czas iść do pracy, a co, o jakiejś porze iść do pracy. No, on normalnie, jeżeli chce nawiązywać kontakty towarzyskie, no to no, nie za bardzo czasu by mu później zostało po tej pracy, tak? Zjeść, okąpać się i... Dlatego chciałem zrobić mu wolny zawód, czyli jak pisarz albo coś tego typu, żeby mógł właśnie wyjść sobie i tak dalej. Dobra, ale teraz musimy wracać do domu, bo ty zaraz się przewrócisz, chłopie. No, dobra. A, nie może do domu. Nie może? Na pewno. Nie może, no nie może. No dobra, to poczekamy do końca, albo zakończymy. Ile to? 15 minut, no dobra. Dobra, teraz możesz iść do domu. Może od razu do łóżka. Że chłopak wszystkiego na razie robi, bo musi się wyspać i zjeść. Co my tu mamy? Rozpoczął się zapaleńców. No dobra, no to może tam pójdziemy. Ale najpierw to ja chciałem zobaczyć tą książkę, napisać kawałek przynajmniej.
tak, tak. Będziemy teraz ze pieskiem się bawić, troskie. No, jadło. No, widzicie, nawet przytulenie zadziałało. Dajmy mu przysmak może. Pochwal. Pogłaszcz. No i dobra, weźmiemy się za pisanie tej książki, bo chcę napisać, a właściwie zdobyć drugi, znaczy następny, no to drugi poziom, albo któryś tam z kolei, umiejętności literackich. Dobra. Oj, piesek chyba coś mi chce zrobić. Tak mi się wydaje. Ten film prawdopodobnie jeszcze trafi dziś na YouTube, także możecie sobie nawet dzisiaj jeszcze, co niektórzy, popatrzeć mojego straga, z mojej strony następne, co dzisiaj bym ciekawego zrobił albo nie zrobił. Tak mówię, zacząłem od nowa, no bo dwa lata tam było przerwy, no to wiadomo, że grałem na tamtym profilu na simach, tak żeby to się teraz ani dupy, ani kupy nie kleiło, tak jak to powiem, nie? No to co, musiałem zacząć nowy profil. No i tak postaram się już teraz no, ciągnąć to dalej, aż będziemy mieli rodzinkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to w simy praktycznie mi się wydaje, że są bez końca i tak chyba... Chyba tak będę w nich grał, dopóki nie wyjdą simy 5. Bo nie mam pojęcia, czy w ogóle, znaczy na razie nic nie słychać o simach 5, tak? Nic nie słyszałem ja osobiście, żeby coś się z tym miało dziać. Póki co. No to powiedziałem, simy się będą okazywać co niedziela na przemian z simami 3. Także no, następny odcinek ze czwórki będzie dopiero za 2 tygodnie. Także popatrzymy, to będzie 14. No. 14 będzie następny Sims 4. 14 będzie następny Sims 4. No, to nawet się zrymowało i fajnie, nie? No, odcinek nie będzie dłuższy niż... No niż półtorej godziny, no. Może ponad półtorej godziny, nie będzie godzina 40 na tym koniec. Bo nie ma co praktycznie robić kilometrowców, no bo po co?
A coś ty chciał? Nakarmić? O, maszyna chyba nie tego. Dobra, tu zobaczymy. No ale jak? Zaraz powinno to samo napełnić, myślę. Ale to się przekonamy chyba już w następnym odcinku. Pieskowi chyba się coś chce, tak myślę. A dobra, sikaj chłopie, kurde, tam nasikasz, nawet nie będzie z tego nysy, no to wytrzemy. No, tak jak mówiłem, chcę mu się siku. Dobra, załatw się tutaj. Dobra, to muszę cię. Chyba nie da rady. No dobra, to już czekaj moment. Kurde. Dobra, ty na razie tam skończ te pisanie już. Opieka, nakarm, podnieś tutaj chłopie, podnieś tego pieska i daj go tutaj, niech się wysika, o. Posadź tutaj tajfuna, niech na tej... Czy ja mówiłem tam? Podejdź tu. Posadź tajfuna. Teraz, o widzisz, chłopak się już wysikał. A tak by mu pęcherz pękł. Dobra, niech se tajfun trochę pobiega, niech się pobawi tutaj na tym świeżym powietrzu, a my spotkamy się za dwa tygodnie, no za dwa tygodnie w niedzielę, to będzie 14, to będziemy dalej się bawić z tajfunami i innymi cholerami. Na razie żegnam was, dziękuję za oglądanie ewentualnie i zostawianie łapek. Cześć, serwus, pa pa.